Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, jak co roku, ale z jeszcze większym zaangażowaniem, z jeszcze lepszym przygotowaniem, przy współudziale osób, które będą nas wolontariacko wspierać, chcemy zachęcić do tego, aby realizować program Opola Obywatelskiego, realizować poprzez działanie wspierające organizacje pożytku publicznego. To są te organizacje, których członkowie na co dzień bardzo mocno się starają. Chcą, żeby nam się żyło lepiej, łatwiej. Robią to dla nas często wolontariacko, robią to dla ideałów, w które bardzo mocno wierzą. Spróbujmy im pomóc w tych działaniach, spróbujmy ich wesprzeć, dodać im siły albo pokazać, że doceniamy to, co robimy. Przekażmy 1% ze swojego podatku, który i tak trafi gdzieś do portfela w Warszawie albo jeszcze gdzieś indziej. Przekażmy ten 1% właśnie na organizację pożytku publicznego z Opola. Przekazując 1% podatku, nie tracimy. To są i tak pieniądze, które, tak jak pan prezydent powiedział, trafiają do wspólnego portfela państwa, więc chcemy pokazać, że to nadal jest 100% podatnika, a 1% może wesprzeć organizacje pozarządowe. Skupiliśmy się, szanowni państwo, na dwóch grupach odbiorców. Mieszkańcy z jednej strony, czyli właśnie przekazywanie tej rzetelnej informacji dotyczącej możliwości przekazania 1%, procedur, że jest to bardzo proste, nie trzeba wypełniać dodatkowych druków, wystarczy tylko wpisać numer KRS-u, Krajowego Rejestru Sądowego danej organizacji pożytku publicznego. Chcielibyśmy też pokazać, że ten 1% może być formą właśnie przejawu takiej aktywności obywatelskiej, ponieważ bardzo często spotykając się z mieszkańcami, mieszkańcy mówią wprost, nie mamy czasu na co dzień, żeby zaangażować się na przykład w aktywność wolontariacką, ale mamy tą możliwość, żeby ten jeden raz w roku spełnić taki swój, można nawet powiedzieć, obywatelski obowiązek i ten 1% przekazać i wybrać, na kogo rzeczywiście chcemy, żeby te środki finansowe były przekazane. Zachęcanie mieszkańców przede wszystkim do pozostawienia 1% w Opolu. Czyli z jednej strony osią tej kampanii jest promowanie samego sposobu. Zadecydujmy, na co 1% będzie przekazany, natomiast drugi pion kampanii, zostawmy 1% w Opolu, ponieważ jeżeli on zostanie w Opolu, trafi do opolskich organizacji pozarządowych, to mamy pewność, że te środki finansowe będą wykorzystywane na rzecz mieszkańców Opola i z drugiej strony organizacje pozarządowe, organizacje o statusie OPP. Chcemy, żeby te organizacje były jak najlepiej przygotowywane do swoich indywidualnych kampanii. Bardzo często organizacje pożytku publicznego nie mają środków finansowych wystarczających, żeby przygotować się profesjonalnie. W związku z tym ta kampania OPP na 101% po pierwsze wspiera opolskie organizacje pod względem rzeczowym, organizacyjnym. Rzeczowym, bo mamy wspólne ulotki, z których mogą korzystać organizacje pozarządowe. Organizacyjnym angażujemy podmioty pozarządowe do różnych wydarzeń w ramach kampanii, o których za chwileczkę. Wiedzowo wzmacniamy poprzez szkolenia, warsztaty, żeby przełamać tą taką barierę kontaktów medialnych, wystąpień publicznych, żeby liderzy społeczni nie obawiali się tych wystąpień, żeby wykorzystywali też media społecznościowe do promowania swoich bardzo ważnych, cennych zadań w Opolu. I szanowni państwo, tak jak powiedzieliśmy, można zażartować, że ten 1% to taka uprzejmość państwa wobec podatników, bo on i tak trafi do wspólnego portfela. Natomiast podatnicy mają tą możliwość, że ten 1% i tak podatku należnego państwu mogą przekazać na ten obszar, na tą organizację, która jest dla nich ważna. Co w ramach kampanii? Najważniejsze, w tamtym roku sprawdziły się porady księgowe i możliwość wypełniania PIT-ów już właśnie ze wskazaniem, na którą z tych 91 w tym roku uprawnionych organizacji pożytku publicznego z siedzibą w Opolu można ten 1% przekazać. W związku z tym od przyszłego tygodnia ruszają dyżury w Centrum Dialogu Obywatelskiego. W każdy czwartek od 16 do 17 będzie można skorzystać z bezpłatnych porad księgowych i wypełnić rozliczenie podatkowe i przy okazji na spokojnie zastanowić się, na którą organizację chcemy przekazać ten 1%. Ulotki, plakaty, oczywiście artykuły w mediach, w prasie, też z wykorzystaniem Gazety Miejskiej Opole i Kropka. Natomiast ważne akcje informacyjne,
informacyjne i w przestrzeni miasta, i w centrach handlowych, w miejscach bardzo często i chętnie uczęszczanych, po to, żeby mieć bezpośredni kontakt z mieszkańcem, bezpośredni kontakt z podatnikiem, żeby porozmawiać, wyjaśnić, przekazać materiał informacyjny, ale też, żeby to rzeczywiście był taki kontakt bezpośredni. Tutaj dziękujemy wolontariuszom, bo w tym punkcie wolontariusze nas wspierają, a tak naprawdę wolontariusze najbardziej kojarzą się z organizacjami pozarządowymi, z organizacjami pożytku publicznego, więc w naturalny sposób nie wyobrażamy sobie, że w tej kampanii mogłoby wolontariuszy zabraknąć. Oczywiście będziemy angażować też jednostki miejskie, docierać do ich podopiecznych, ich beneficjentów. Mamy zaplanowane również szkolenia dla organizacji pozarządowych. Ta kampania będzie żyła przy okazji różnych wydarzeń miejskich, czyli będziemy chcieli wykorzystywać wszelkie spotkania, warsztaty, wydarzenia plenerowe, żeby o niej mówić i wykorzystywać możliwość dotarcia do mieszkańców. Oczywiście media społecznościowe, prasa, strony internetowe, wykorzystanie specjalnej strony internetowej poświęconej 1%, to jak najbardziej. Pomoc, Szanowni Państwo, w wykorzystywaniu bezpłatnego czasu antenowego, który jest dostępny w mediach publicznych dla organizacji pozarządowych. Pomoc to znaczy informacja, jak to zrobić, do kogo się zwrócić. Bardzo często organizacje nie wiedzą, jak wygląda ta procedura, czy rzeczywiście ten czas antenowy jest dla nich bezpłatny, czy mogą z niego korzystać, więc tutaj chcielibyśmy też to ułatwić. I między innymi tym tematem zajmiemy się podczas spotkania prezydenta miasta i Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbędzie się 13 lutego o 16:30 z organizacjami pozarządowymi. Ten temat czasu antenowego również wpleciemy w to spotkanie. Spoty radiowe i konkurs, który Państwo doskonale znacie, bo już od kilku edycji jest realizowany, niepozorny 1%. Dla opolskich organizacji pożytku publicznego. W tym roku niespodzianka, zmieniamy troszkę formułę, ponieważ patrząc na liczebność organizacji pozarządowych i udział ich w tym konkursie, postawiliśmy sobie taki ambitny cel, żeby zdecydowanie dużo więcej tych organizacji wzięło udział w konkursie. Stąd w tym roku nieco zmieniamy formułę pracy konkursowej, nazwijmy to. Szukamy hasła promocyjnego, czyli każda organizacja pozarządowa, która zechce wziąć udział w konkursie niepozorny 1%, powinna przygotować hasło kampanii promocyjno-informacyjne dotyczące 1% z możliwością też wykorzystania tego hasła być może w przyszłym roku do kolejnej kampanii. Myślę, że to jest zadanie, które po pierwsze troszkę zintegruje organizacje pozarządowe, zachęci. Ono nie jest tak trudne jak opracowywanie materiałów filmowych, które były w ubiegłych latach, a żeby podwyższyć wiedzę właśnie z zakresu wystąpień publicznych, przygotowywania krótkich form filmowych, wideo i przede wszystkim notatek medialnych, kontaktów z mediami. Kolejna część to profesjonalne warsztaty i szkolenia dla przedstawicieli organizacji pożytku publicznego. Ja oczywiście podkreślę, że przy niepozornym 1%, tak jak w ubiegłych latach, partnerem jest 24 Opole, natomiast tutaj przy tych warsztatach, szkoleniach i opracowywaniu filmików korzystamy ze współpracy i wsparcia medialnego telewizji oddział Opole. I oczywiście wszystkie indywidualne, inne media, za to Państwu serdecznie dziękujemy, bo bez Państwa ta kampania nie byłaby tak rozpoznawalna i też po to się dzisiaj spotykamy, żeby zaprosić i włączyć Państwa w te działania, ponieważ każdy z nas jest też mieszkańcem, obserwuje społeczność lokalną, zna organizację i wspólnie możemy rzeczywiście doprowadzić do tego, że więcej podatników ten 1% będzie przekazywać. Cykl spotkań, warsztatów to już za nami. To jest, drodzy Państwo, zrzut strony internetowej specjalnie dedykowanej 1%. Ona będzie aktywna do końca kwietnia. Na pewno na tej stronie można dowiedzieć się, jak ten 1% przekazać, ale oczywiście te informacje będziemy też przekazywać w trakcie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, więc mamy nadzieję, że też w taki sposób uda nam się obalić też pewne mity. Najważniejsze, 1% to nie darowizna. Bardzo często mieszkańcy mylą te pojęcia. 1% to rzeczywiście nie darowizna, ponieważ on i tak trafi do wspólnego budżetu. Co do darowizny podejmujemy sami dobrowolną decyzję. Nie ma też żadnego rygoru wypełniania dodatkowych druków wzorów, tak jak powiedziałam. Jeszcze jedna rzecz, bo bardzo często pytają nas mieszkańcy Opola już w wieku emerytalnym o kwestię 1%. Po zmianach
właśnie również seniorzy, osoby, które już są rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mają też taką możliwość, aby podjąć decyzję co do swojego 1% samodzielnie, muszą tylko złożyć dodatkowy dokument do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informując zakład, że w tym roku samodzielnie będą rozliczać się z podatku i wówczas ten 1% rzeczywiście mogą przekazać na organizacje pozarządowe, a jeśli byłby z tym jakikolwiek kłopot, to przypominam o pierwszym punkcie, czyli co czwartek od 16 do 17 dyżury księgowej i rozliczanie PIT-ów w Centrum Dialogu Obywatelskiego. Zachęcam, żeby zerknąć na tą stronę, żeby też ją promować, Szanowni Państwo. I przede wszystkim zachęcamy i zapraszamy do wsparcia Opolskich Organizacji Pożytku Publicznego i Urzędu Miasta Opola do tej kampanii, ponieważ patrząc na statystyki, nadal 40% Polaków nie przekazuje swojego 1%. Więc myślę, że jest jeszcze dużo do zrobienia w województwie i w mieście. Również mamy takie cele, ambitne cele. I druga rzecz, co też podkreśla jakby cel tej kampanii i pokazuje, że to jest dobry kierunek. Bardzo często ten 1% ucieka. Ucieka z miasta, ucieka z województwa. Oczywiście to jest suwerenna, demokratyczna decyzja każdego mieszkańca, czy przekazuje 1% na organizację z siedzibą w Opolu, czy w Szczecinie, ale jednak myślę, że ta kampania ma przede wszystkim przedstawić i zapromować opolskie organizacje, to co robią na rzecz opolskich mieszkańców Opola, po prostu. Na koniec kampanii, Szanowni Państwo, mamy też wydarzenie plenerowe w kwietniu, w trakcie którego po pierwsze będzie można poznać organizację bezpośrednio. Chcemy to połączyć z takim wydarzeniem, myślę, ciekawym dla mieszkańców, czyli zjazdem food trucków. Będzie oczywiście koncert z gwiazdą, na razie nie zdradzamy, ale to myślę też będzie takie miłe, sympatyczne spotkanie mieszkańców, gdzie będą mogli pobyć ze sobą, porozmawiać, zjeść coś dobrego, ale przede wszystkim poznać o polskie organizacje pożytku publicznego, więc to w kwietniu, jak już będzie, mamy nadzieję, troszeczkę cieplej i bardziej sucho. Mamy nadzieję, że jeszcze ten miesiąc do końca kwietnia od tego wydarzenia da szansę mieszkańcom na podjęcie decyzji, na kogo, bo mam nadzieję, że nie będą zastanawiać się, czy przekazać 1%, ale na jaką organizację pożytku publicznego ten 1% przekazać. Przekazaliśmy Państwu wstępne materiały, ulotki, na których są wszystkie organizacje, które są uprawnione do 1% za 2016 rok. W tym roku jest ich 91 różnych fundacji i organizacji. Gdybyście Państwo na przykład porównali sobie tą ulotkę z rokiem poprzednim i odkryjecie, że nieco zmieniła się ta lista organizacji, tak się niestety zdarza, ponieważ ta lista jest przygotowywana przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej i zdarza się, że niestety część organizacji nie wywiązuje się ze swojego obowiązku sprawozdawczego, co oznacza, że one nadal mają status OPP, natomiast tracą możliwość pozyskania 1% na ten jeden rok. Tak się zdarzyło w kilku przypadkach w Opolu, natomiast te 91 podmiotów spokojnie na nie można ten 1% przekazać. Na ulotce jest numer KRS-u. Jeżeli macie Państwo pytania do nas, do wolontariuszy albo pomysły, jak wzbogacić tą kampanię, jesteśmy do dyspozycji.